W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o magistrali olejowej. Powiemy sobie dokładnie, czego nie robić przy składaniu silnika, jakie są usterki magistrali olejowej oraz jak ją sprawdzić i jak ona funkcjonuje. Także zapraszam. Najpierw musimy sprawdzić sobie stan tego oleju. Powinien się mieścić między minimum a maksimum na tej przedziałce. Ja zawsze zalewam sobie do maksimum i właśnie tu na dole znajduje się filtr oleju, który warto sobie czyścić co każdą wymianę oleju, czyli co 1000-1500 km, i przez niego przepływa olej, który zasysa pompa olejowa i tłoczy dalej. I gdzie ona tłoczy ten olej? Pompa olejowa od razu tłoczy nam olej przez szpilkę do góry, ponieważ do smarowania naszych krzywek zaworowych całego wałka dokładnie toczy przez tą szpilkę. Jeszcze raz. I pompa olejowa zasysa olej, który idzie do karteru z lewej strony, czyli do tego środkowego karteru. Z tego środkowego karteru wychodzi nam kanalik. Jest to ten kanalik. Tutaj wychodzi nam kanalik i tym kanalikiem w cylindrze idzie nam do lewej górnej szpilki, czyli tej, i idzie ciśnienie oleju, które następnie idzie przez mocowanie wałka rozrządu i w mocowaniu wałka rozrządu jest magistrala, która nam smaruje tą krzywkę zaworową oraz tą krzywkę zaworową, i u góry bodajże jest kanalik, który smaruje nam wałek z łożyskami. Jak teraz to sprawdzić, czy taka magistrala nam w ogóle pompuje? Najlepiej przy składaniu sprawdzić sobie, kilka razy obrócić wałem korbowym, powinno nam pompować się. Ale po składaniu też możemy to sprawdzić. Tutaj, stąd u góry, powinien wypływać olej. Także kręcimy i sprawdzamy. Jak widzimy, chwila musiała upłynąć. Olej teraz jest pompowany. Tutaj, jak spojrzycie, już się zbiera olej. Pompa działa, zasysa, jak widzicie. Dobrze, także wiemy, jak funkcjonuje pompa oleju, dokładnie gdzie ma kanały. I teraz ważna rzecz, gdy składamy silnik, to jest bardzo, bardzo ważne. Musimy pamiętać o tulejkach ustalających. I te tulejki ustalające mają określone swoje miejsce. W cylindrze, gdy zakładamy tak cylinder, to na dole te tulejki są obok łańcuszka, obydwie, u góry i na dole, ponieważ u góry po przeciwnej stronie mamy kanał olejowy i ten kanał musi być wycentrowany, tak samo jak musi być wycentrowana nasza głowica. A w głowicy już mamy po przekątnej u góry z prawej strony obok łańcuszka rozrządu oraz na dole z lewej strony, i ta kolejność musi być zachowana. To jest bardzo, bardzo istotne. Następnie w głowicy również mamy kanał olejowy, który idzie do wałka właśnie. I tutaj tulejki już mamy u góry po prawej stronie oraz na dole. Czyli tak samo jak w cylindrze od strony głowicy. Kolejna rzecz to jest składanie na silikon. Dużo osób dolną uszczelkę składa na silikon, co jest błędem, ponieważ gdy złożymy sobie tutaj tą powierzchnię na silikon, po pierwsze możemy zatkać ten mały otworek, który jest od pompy oleju, który toczy nam olej do góry, ale co gorsza, możemy zatkać sobie kanał olejowy od szpilki i wtedy nie będziemy mieć w ogóle smarowania góry. I gwarantuję Wam, że pół godziny, maksymalnie do godziny, bo jeszcze stary olej się utrzyma, zatrze Wam się wałek rozrządu i całą górę będziecie mieć dosłownie do wymiany. Kolejna rzecz jest montaż bez tulejek. No, bez tulejek da się złożyć to, aczkolwiek wtedy rozjadą nam się otwory tutaj głównie na szpilce, rozjedzie nam się wałek rozrządu, cała reszta nie będzie wtedy nie dość, że smarowania, ale wszystko będziemy mieć pokoszone i nie będzie to współgrać tak jak ma i może dojść do kolizji zaworu z tłokiem. Kolejnym ważnym czynnikiem jest sam olej. Gdy mamy stary olej, on już jest gęsty, dawno nie był wymieniany, jest brudny, nie ma swoich właściwości. Po pierwsze uszkadza nam pompę olejową, ale co gorsza, może zatkać nam kanał olejowy i wtedy w ogóle nie będziemy mieć smarowania. Kolejną rzeczą, gdy nie mamy tego smarowania już u góry, widzimy, że nie ma tego smarowania, jest pompa olejowa. Pompa olejowa ma swoją tolerancję podaną w serwisówce i ta pompa olejowa może być zużyta wskutek gromadzącego się szlamu, opyłków, wszystkich metali, ponieważ nie oszukujmy się, ten filtr, który jest tutaj na dole, on nie jest w stanie tak dobrze wyłapać jak filtr papierowy w samochodach bądź też w innych większych
motocyklach. I po prostu taka pompa się zużywa, jest mniej wydajna, aż spada całkowicie już ciśnienie i wtedy nie mamy smarowania u góry. I też może być taka sytuacja, iż zębatka plastikowa, która jest właśnie z tamtej strony, widzicie ją na zdjęciu od napędu pompy, jest już obrobiona i pompa oleju automatycznie wtedy nie ma napędu i to też nie będzie funkcjonować. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij ten materiał, zalajkuj, skomentuj, no i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.